Przygotowaliśmy i przygotowujemy wciąż dla Państwa serial stworzony przez ludzi, którzy naprawdę przychodzą z wielkim bananem na ustach do roboty. Kombinują jak materiał, który dostaniemy, jak zrobić, żeby on przeniósł się jak najlepiej, żeby wsadzić jak najwięcej energii i wyobraźni, inteligencji swojej w te sceny. I to dotyczy wszystkich, którzy biorą udział w przygotowaniu tej produkcji. Wierzę mocno w to po tym, co zobaczyłem też, że ta energia jakby, ta para nie idzie w gwizdek i że no, będziecie Państwo się dobrze bawić, śledzić nasze losy z zainteresowaniem, ale właśnie jeszcze przede wszystkim taki kop dobrej energii przez telewizor się przebije. Myślę, że bardzo bym chciała, żeby było tak, że wszystkim się poprawi humor, jak to zobaczą. I że myślę, że jest to coś, co jest bliskie każdemu. My przedstawiamy to w formie trochę humorystycznej. Jest tu kilka postaci, które są zabawne. Jest kilka poważnych, bardziej postaci, mniej lub bardziej. Jest dużo rzeczy z życia. Oczywiście koloryzujemy pewne rzeczy. Sylwia jest bardzo takim mocnym charakterem. Wiele rzeczy jest takich. Są takie serialowe rozwiązania, aczkolwiek wydaje mi się, że każdy naprawdę może znaleźć coś dla siebie i że ta miłość Asi i Piotra, myślę, że to ma tam sens, że to jest fajna historia i że mam nadzieję, że uda mi się z Michałem Państwu wszystkim pokazać jakąś prawdziwość tej relacji między Asią a Piotrem. Kochani, zakochani burzy, przede wszystkim warto oglądać ten serial dla ludzi i dla tego, co my tam aktorzy wnosimy, bo uważam, że energia, która jest na planie, absolutnie przeniesie się przez ekran i jest dużo serca włożone w ten serial i w to, co tam robimy i cała ekipa wkłada w to bardzo dużo, dlatego gorąco Was zapraszam, bo myślę, że no, nudzić się tam nie będziecie. Jeżeli ktoś lubi tego typu seriale, to uważam, że to jest bardzo fajny serial z bardzo fajnymi aktorami, które chętnie będziecie oglądać pewnie jeszcze w innych produkcjach i zapraszam. To jest serial, który przyniesie dużo rozrywki i też takiego lekkiego humoru, ale przy okazji ciekawej historii o miłości, która może nie zawsze jest oczywista i ona może pokazać w taki lekki sposób sposoby, sposobiki, rysy charakterologiczne, a szczególnie u Sylwii można będzie zaobserwować to, w jaki sposób ona walczy o swoje i co jeszcze wymyśli, żeby osiągnąć to, co chce. Bardzo się cieszę, mnóstwo młodych ludzi ze świetną energią. No i pani Jola jest napisana tak wdzięcznie, że najbardziej martwiłam się tym, żeby tego nie zepsuć po prostu.